Dzień dobry, Czesław Zasiński, ósemka, telewizja regionalna. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie Państwo w chwili obecnej jesteście i czy macie dobry kontakt z uczniami? Na dzień dzisiejszy realizujemy zgodnie z rozporządzeniem zdalne nauczanie. Wychowawcy mieli za zadanie zdiagnozować, w jaki sposób nauczyciele, wychowawca, w ogóle szkoła będzie kontaktowała się z uczniem. Jakie programy Państwo wykorzystujecie do tego zdalnego nauczania i czy, mówiąc szczerze, pojawiają się jakieś tam problemy z dostępem do na przykład komputerów czy z zasięgów, związane z zasięgiem ze strony uczniów? W tym momencie tak naprawdę największym dla nas problemem jest to, że kiedy cała Polska siada przed komputerem, to niestety, ale system Vulkan ma z tym problemy. Także rzeczywiście tutaj obserwujemy, że system się zawiesza, ponieważ my tak naprawdę przede wszystkim wysyłamy zagadnienia czy materiały dzieciom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W największej mierze i rzeczywiście mamy tutaj sygnały od rodziców, sygnały od nauczycieli, że ten system się blokuje, więc tak naprawdę tutaj też proszę o wyrozumiałość ze strony zarówno rodziców, uczniów, ale i nauczycieli, ponieważ jakby nie mamy na to wpływu. Jeśli chodzi o to, z czego korzystają nauczyciele przy organizowaniu tego zdalnego nauczania, to też tak naprawdę jest to bardzo różnorodne. Niektórzy nauczyciele utworzyli sobie klasy na takich portalach jak ClassDojo, Edulo czy dzwonek.pl. Niektórzy wykorzystują różnorodnego rodzaju komunikatory, stosują tablice interaktywne, Padlet albo też platformy do samodzielnego przygotowania materiału. Tam też rzeczywiście można nawet śledzić wyniki uczniów. Nauczyciele wykorzystują strony internetowe, e-podręcznik, strony wydawnictw podręcznikowych, kanały na YouTubie. Niektórzy nawet już zaczęli prowadzić lekcje online, ale tak naprawdę rzeczywiście jest to uzależnione od każdej klasy, ponieważ wychowawcy też mają informacje, czy na przykład jest jeden komputer w domu, a rodzeństwo korzysta na przykład, więc tak naprawdę jest to w każdej klasie różnorodnie wykorzystywane przez nauczyciela. Docierają do nas takie sygnały w zgadza normalnych, się. takich ludzkich rozmowach, że na przykład w domu jest troje lub czworo dzieci, jest jeden komputer i przy okazji aktywności w tej chwili związanej z nauczaniem zdalnym nauczycieli napływa bardzo dużo w niektórych momentach materiału. No i na przykład mamy przebywające na urlopach opiekuńczych, mające dzieci w wieku szkolnym, mówią, że praktycznie biorąc przerwę na posiłki, spędzają czas przez cały dzień starając się pomóc własnym dzieciom. Dzieciom. Co pani o tym sądzi? Apeluję do nauczycieli, żeby tak naprawdę wysyłali dzieciom materiały, które tak naprawdę będą dostosowane do możliwości tego dziecka. Nie wszystkie lekcje muszą być prowadzone w oparciu o wykorzystanie akurat komputera, więc jeśli uczeń zerknie nawet do zadań domowych na stronie internetowej, przepisze sobie, co rzeczywiście musi zrobić, to przecież część zadań może wykonać z podręcznikiem, nie musi cały czas korzystać z komputera i o to też apeluję do nauczycieli, bo wiem, że tak naprawdę możliwości czasami, jeśli chodzi o sprzęt techniczny, naszych uczniów są różne. Tutaj też mam taką prośbę nawet do rodziców, żeby jeśli rzeczywiście widzą, że tego materiału może jest za dużo, że sami mają problemy z tym, żeby to dziecko wykonało, to niech sygnalizują. Szkoła tak naprawdę na co dzień jest otwarta. Tak naprawdę jest to bardzo trudny okres dla nas wszystkich, więc jakby może odrobinka cierpliwości i wyrozumiałości z każdej strony i dojdziemy do porozumienia. Wiem, że rozporządzenie ministra edukacji, pani dyrektor, jest cały czas modyfikowane i to z dnia na dzień wprowadzane są nowe przemyślenia i zmiany. Zapytam na koniec naszej rozmowy, czy znacie państwo termin egzaminów próbnych, czy w ogóle egzaminu dla ósmych klas i ewentualnie jak to ma wyglądać?
Czyli jeśli chodzi o egzamin klas ósmych, to tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło. Pojawiła się teraz informacja, że będą takie próbne egzaminy. My już wysyłamy, właściwie to już wczoraj zaczęliśmy wysyłać też do wychowawców i do rodziców takie wiadomości, ponieważ najpierw też chcemy zdiagnozować w ogóle, czy rodzice będą mieli w ogóle możliwość przeprowadzenia takiego nawet egzaminu online, więc jakby tutaj też no, rodzice otrzymali taką informację i dzisiaj też prawdopodobnie będziemy już mieli jakąś taką informację, to jest nawet w szkole zwrotną, czy nasi uczniowie, nasi ósmoklasiści po prostu będą mieli jak nawet ten próbny egzamin po prostu napisać. W związku z tym życzę Państwu przede wszystkim tego, żeby jak najszybciej te problemy związane z nauczaniem zdalnym rozwiązać. Bardzo dziękuję za rozmowę.